Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Kolejny odcinek Gospodarki z bliska. Zachęcam do naszych poprzednich nagrań. Niemcy, Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone. Pan Tomasz, który jest naszym stałym gościem, zapoznawał nas z tajnikami ekonomii. Pan Tomasz Korab, prezes zarządu EQUES Investment TFI SA. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Tomaszu, mówi się, że gospodarki krajów nordyckich północy przeczą zasadom ekonomii. Pan się zgadza? No tak, rzeczywiście tak się mówi, to z tym się akurat zgadzam. Czy przeczą? Nie do końca, wydaje mi się. Mamy liczby, które pokazują, że nie do końca przeczą, ale sam case jest bardzo ciekawy. Mianowicie one wywołały bardzo dużo dyskusji wśród ekonomistów i to można powiedzieć sporów. Zwolennicy jednego i drugiego obozu mają po swojej stronie laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Także spór nie jest taki łatwy do rozstrzygnięcia, więc od razu powiem, że go nie rozstrzygniemy, przynajmniej, ale może każdy wyrobi sobie opinię sam, jak na to spojrzymy. A o co chodzi? Chodzi oczywiście o państwo opiekuńcze. Coś, co zwłaszcza u nas w okresie transformacji ekonomicznej, no, mówiono nam, prawda, zwłaszcza jak odchodziliśmy od socjalizmu, że socjalizm tylko dzieli biedę i nic nie daje, a przede wszystkim blokuje wzrost gospodarczy, blokuje innowacyjność. I w tym zakresie Szwecja, Norwegia, kraje nordyckie przeczą temu. Jeszcze zanim zapytam, dzisiaj będziemy się przyglądać Szwecji i Norwegii. Finlandia nie została ujęta. Finowie sobie radzą podobnie jak sąsiedzi? Tak, Finowie, tak. Tutaj nie ujmowaliśmy też, bo tam po drodze mielibyśmy też turbulencje związane z Nokią, która stanowiła 5% PKB. To może być ciekawy case akurat z kolei dla Danii, z której z kolei Nowonordysk stanowi bardzo dużą część obecnej gospodarki, ale po prostu wzięliśmy te dwa sztandarowe, no bo jednak Szwecja z tego socjalistycznego modelu słynie, a z kolei Norwegia ze względu na surowce, na szczególną sytuację, no, można powiedzieć, że podniosła ten model, przeniosła na wyższy poziom, prawda? Tak, przyjrzyjmy się zatem, właśnie ja tutaj już sobie minimalizuję, żeby też Państwo... No właśnie, mamy model szwedzki, model norweski, wzrost... Tak, mamy PKB poszczególnych krajów, no i to jest bardzo ciekawy wykres w sumie, chociaż tak naprawdę, jak do niego spojrzeć, no to wygląda na to, że wszystkie te kraje rozwinięte, wszystkie kraje bogate, no rozwijają się w bardzo podobnym tempie. Unia Europejska jako całość przyspieszyła, ale to pewnie za sprawą właśnie nas, no bo to widać, że to odkleiła się od tej grupy, od tego peletonu, nieco wyżej rośnie, ale to wyższe tempo po prostu mając na myśli nas, mam na myśli kraje naszego regionu, znacznie biedniejsze, teraz już nie jest tak znacznie i nadrabiające te zaległości. No Norwegia tu zupełnie odstaje, ale Norwegia właśnie jest oddzielnym, można powiedzieć, case'em. Natomiast dochód Szwecji rósł, okazuje się, wolniej od średniej europejskiej, ale... no też nie jakoś szczególnie to odstaje. Rósł tak jak widzimy w krajach takich jak Niemcy czy Francja. A w związku z tym dla samego rozwoju, wzrostu gospodarczego, dla PKB, no ten model, patrząc tylko na te dane, wydaje się, że jest nieistotny, prawda? I te rosły. No, także tak to wygląda. Norwegia tu zupełnie zaskakuje, ale to możemy pokazać, co Norwegia eksportuje. Norwegia eksportuje ropę i gaz, prawda? To wszyscy wiemy, ale tak, żeby sobie uzmysłowić, to po prostu, jeżeli sumujemy ropę, gaz, pochodne tego wszystkiego, no to będziemy mieli ponad 50%. Wiemy, że są to ogromne kwoty, ale ciekawe, co tam się na trzecim miejscu, czyli jednak ten łosoś norweski. Wydaje się, że bo tak każdy z nas je, co tam te ryby, ale tego naprawdę jest dużo. To jest 6% sam ten podstawowy, jak to się razem sumuje, to blisko 10% eksportu stanowią ryby. No Szwecja tego nie ma, ale Szwecja również jak wiele małych rozwiniętych, relatywnie małych, bo to populacja 10 milionów z kawałkiem krajów będzie miała bardzo silny eksport i to nas nie zaskakuje. Jak popatrzymy na wzrost eksportu od lat 70., od 20 paru procent PKB do ponad 50% PKB. To jest bardzo typowe dla dla krajów rozwiniętych, dla krajów technologicznie zaawansowanych, uprzemysłowionych, a jednocześnie no, ze stosunkowo niewielkim rynkiem własnym, no bo jednak 10 milionów to aż tak dużo nie jest. Tutaj ten eksport jest znacznie bardziej zróżnicowany i mamy dużo jednak no właśnie w maszynach, w samochodach, środkach transportu, ale także broń jest taką ważnym elementem w eksporcie Szwecji. Mówimy to nie przypadkiem, bo Szwecja została najnowszym członkiem NATO, ale również właśnie Szwecja silny przemysł zbrojeniowy ma, może na tym korzystać w najbliższym czasie. Bo wiemy, chociażby że... szwedzkie Glipeny, dużo tak się jest, mówi, myśliwce. Tak jest. Norwegowie mają surowce, to jeszcze zapytam, bo szwedzki model wydaje się nieco bezpieczniejszy, biorąc pod uwagę też trendy klimatyczne. Tak, ale też trzeba powiedzieć, że Szwecja wyrosła na surowcach. Mianowicie do czasów w ogóle do XX wieku, czy w ogóle w czasach powiedzmy dawnych, w XVI, XVII, XVIII wieku, to na Szwecję przypadało kilkadziesiąt procent europejskiej produkcji żelaza. Dlatego, że Szwecja ma ogromne złoża rudy żelaza, a przede wszystkim wysokiej jakości, czyli z dużą zawartością po prostu tego żelaza w rudach. I to też warto sobie powiedzieć, do tego wrócimy. Może mówiąc jeszcze o tym właśnie modelu szwedzkim, jakie warunki są, żeby się socjalizm udał, bo na jedną ważną rzecz trzeba zwrócić uwagę, ale to może za chwilę, nim jeszcze powiemy o innej rzeczy, wydaje mi się ważnej, czyli właśnie o Human Development Index. Czyli jednak, no bo nie tylko PKB się liczy. W tych wszystkich rankingach, w których bada się satysfakcję, oczywiście w Human Development Index PKB jest ważnym składnikiem, no bo PKB to dochód narodowy, z tego płaci produkt krajowy, ale również dobra estimacja dochodu narodowego. W związku z tym to jest też... To też ważny składnik tego, z tego płacimy, z tego utrzymujemy, wiadomo, z tego są podatki, cały budżet i tak dalej, ale to nie jedyny składnik i oczywiście jakiś czas temu został zaproponowany taki indeks. Tam się również takie rzeczy bierze pod uwagę jak długość życia, nierówności społeczne i tak dalej, oczekiwaną długość życia. I teraz w tych wszystkich rankingach no, te kraje skandynawskie są bardzo wysoko, jak widzimy w 2022 roku Norwegia na drugim miejscu zaraz za Szwajcarią, ale później Islandia, Szwecja, Dania, a w związku z tym no, ten region. Mało tego, satysfakcja z życia również bardzo wysoko w tych wszystkich rankingach. I nierówności społeczne nisko, no bo to również wpływa na tę jakość życia. Do tych nierówności wrócimy na sam koniec, tak, bo to jest jedna ciekawa rzecz, która mogła umknąć czasami. I teraz wracamy do początku. Bo z czego sfinansować socjalizm, prawda? I czy ten socjalizm rzeczywiście jest? Otóż, drodzy Państwo, Szwecja w 1950 roku była czwartą najbogatszą i trzecią najbardziej kapitalistyczną pod względem wskaźnika Economic Freedom Index gospodarką na świecie. Czyli nim zafundowała sobie ten socjalizm, to osiągnęła bardzo wysoki poziom rozwoju. I tu śmiem twierdzić, że właśnie eksperyment w postaci socjalizmu, czyli jakby tej polityki socjalnej bogatej, państwa opiekuńczego, może się powieść tylko w bogatych państwach. Bo jeżeli w biednym państwie zafundujemy sobie taki model, to moim zdaniem skończymy jak Ameryka Południowa. Ameryka Południowa próbuje zrobić państwo opiekuńcze, kraje Ameryki Południowej próbują zrobić państwo opiekuńcze mając niski dochód, Szwecja robi państwo opiekuńcze mając wysoki dochód. Jeżeli mamy wysoki dochód i to nas stać na państwo opiekuńcze, i nie cierpią na tym inwestycje, zaraz o tym powiemy. Natomiast jeżeli mamy niski dochód i fundujemy sobie państwo opiekuńcze, to brakuje nam na wszystko. Jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę, to kraje Ameryki Południowej mają niższy poziom inwestycji niż Afryka. I skąd brać pieniądze w takim razie? Słucham? Skąd brać pieniądze? Dokładnie tak. No z dochodów podatkowych. No i widzimy, że średnia państw OECD jest, no, Norwegia, Szwecja, te dochody podatkowe, w związku z tym podatki, jakie są ściągane z ludności, no są znacznie wyższe. Porównanie na tym wykresie obok do USA, no to już widzimy, ta różnica jest naprawdę, naprawdę duża. Dania najwięcej w formie podatków ściąga, blisko 50% PKB. Natomiast Norwegia, Szwecja na bardzo podobnym poziomie, i to jest 40 kilka procent. W związku z tym no to państwo opiekuńcze nie bierze się znikąd, trzeba to czymś sfinansować i to oznacza oczywiście wyższe podatki. Ale wyższe podatki nie są same w sobie niczym takim złym. Jeżeli, to okazuje się, na przykład w Szwecji no, model funkcjonuje od lat, jeżeli w zamian za nie otrzymujemy bardzo wysoką jakość usług publicznych. Zobaczcie, drodzy Państwo, gdyby u nas podatki były dużo wyższe, ale dostawalibyśmy za to wysoką jakość służby zdrowia, wysoką jakość edukacji i nie musieli, niech każdy sobie teraz policzy, ile wydaje prywatnie na opiekę medyczną, ile wydaje prywatnie na usługi edukacyjne i tak dalej, to jak się to razem sumuje, to pewnie się okaże, że wcale wiele mniej niż tym Szwedom, a prawdopodobnie znacznie więcej nam wychodzi. Czyli ludność, przykład Szwecji pokazuje, że w zamożnym społeczeństwie społeczeństwo jest w stanie zaakceptować wysokie podatki, w przypadku, w którym jakość usług towarzyszy temu bardzo wysoka jakość usług publicznych. Ale oczywiście wydatki socjalne, bo wydatki socjalne aż takie wysokie w tej Szwecji nie są. Otóż czerwona linia na tym wykresie to jest Francja, drodzy Państwo. To nie jest Szwecja. Najbardziej opiekuńczym państwem jest Francja na tym wykresie, a Szwecja, Norwegia dopiero dzięki boomowi na oliwie do tego dociągnęła, aczkolwiek tutaj jedna rzecz zaburza, bo ten wykres obok pokazuje udział wydatków socjalnych w PKB, czyli jaką część PKB przeznaczamy właśnie na wydatki socjalne, w których są właśnie zdrowie, opieka medyczna, zasiłki na rodzinę dla niepełnosprawnych i tak dalej. Czyli te wszystkie właśnie świadczenia socjalne. W Norwegii ten udział do PKB jest niski, a nawet wykres obok pokazuje, że to jest dużo, bo to jest ponad 20 000 dolarów. Tu chodzi o to, że oczywiście euro, przepraszam, te dane są w euro. Tu chodzi o to, że Norwegia ma dzięki tej ropie wysokie to PKB bardzo. Skutkiem tego ten niższy udział to i tak oznacza więcej niż w innych krajach. Ale Szwecja również tę kwotę, którą przeznacza, kwotowo jest wyższa, ale nie zobaczmy, drodzy Państwo, 14 400 do 13 800 w Niemczech czy 13 200 we Francji. Francja kwotowo wypada mniej, ale w stosunku do PKB te wydatki we Francji akurat są, okazuje się, najwyższe. Także pod tym względem to nie jest tak, że ta Szwecja jakoś tak kompletnie odstaje. I to jest kolejna, myślę, że możemy się o kolejny wniosek pokusić. Czyli to państwo opiekuńcze, no ono musi mieć swoje granice, żeby miało sens. Dlaczego musi mieć swoje granice, żeby miało sens? No bo jeżeli tak nie będzie, no to nie starczy nam na finansowanie, to są dwa wyjścia. Albo będziemy się zadłużać, albo nie starczy nam na finansowanie prorozwojowych inwestycji publicznych, a te też są potrzebne. Wątek, który się pojawia we wszystkich rozmowach, czyli demografia. Demografia, to tylko tak tu chcieli, to chciałem wtrącić również, bo sporo się w tej chwili mówi w tym obrazie tego socjalizmu, no zaburza to, że Szwecja stała się krajem z największą przestępczością w Europie, rozumianą jako liczba zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców z użyciem broni palnej. No to jest, myślę, dla nas szokujące, wzięło się to z imigracji, trzeba powiedzieć. Z imigracji, niewłaściwej polityki imigracyjnej, nie zasymilowały się te grupy, mamy porachunki gangów i wzrost rzeczywiście brak bezpieczeństwa. Kraje skandynawskie borykają się, ten wykres po prawej stronie pokazuje dokładnie to, z czym boryka się cały rozwinięty świat. To jest stopa dzietności. No, dla Finlandii ona jest najniższa, niewiele ponad 1,2. Dla przypomnienia, drodzy Państwo, 2,1 potrzebne jest, żeby utrzymać populację. Dla tych krajów skandynawskich Afrykańskiej, które i tak mają stosunkowo niezbyt liczne populacje, 5 milionów z kawałkiem w Finlandii, 10 milionów w Szwecji, 10,5, no to są liczby, które są niepokojące, stąd też te kraje imigrantów przyjmowały, najmocniej Szwecja, widzimy to ta fioletowa linia z kolei na lewym wykresie, no ale na skutek tych zaburzeń, które widzimy obecnie, no widzimy jak ten ograniczenia imigracji i spadek liczby imigrantów, no bo to okazało się problemem. Myślę, że nie będziemy oddzielnie kiedyś możemy spojrzeć na demografię i imigrację jako taką, natomiast no, tu warto na to tak tylko dla wtrącenia, że w tym właśnie bardzo bezpiecznym, zamożnym kraju no w tej chwili akurat ujemne strony migracji, chociaż ona ma również pozytywne, ale ujemne strony migracji biorą górę i mamy silny wzrost przestępczości. W tej chwili no, Szwecja jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zabójstw z bronią palną w Europie. Ale migranci też budowali, jeszcze tu wtrącę, PKB i Norwegii, i Szwecji, i Polacy. Niemiec oczywiście, tak. To jeśli chodzi o, tak jak powiedziałem, to tylko, ja jasno zaznaczyłem, że w ekonomii rzadko albo prawie nigdy nie ma takiej sytuacji, że jakieś zjawisko ma tylko negatywne strony, najczęściej ma pozytywne i negatywne, podobnie migracja jako taka niesie zarówno szanse, jak i zagrożenia. I właśnie to, co powiedziałem, tak jest. Badania i rozwój, dokładnie tak. Czyli pierwszy wniosek jest taki, że żeby się państwo opiekuńcze powiodło, no to ono musi się rozwijać. A żeby się rozwijało, to musi utrzymać nakłady na badania i rozwój. I zobaczmy, Francja ma wysokie nakłady w stosunku do PKB, jeśli chodzi o wydatki socjalne, ale niskie nakłady na badania i rozwój. Natomiast wciąż wyższe niż Polska. Tu jest nauka dla Polski. Przeznaczamy zaledwie 1% PKB środków rządowych na badania i rozwój. To jest za mało. A jak popatrzymy, Norwegia będzie wysoko, Szwecja jest również wysoko, ale na poziomie powiedzmy średniej unijnej tych zamożniejszych państw EU20. Natomiast także, ale co ważne, czyli pokazuje, że ten szwedzki model państwa opiekuńczego nie odbywa się kosztem nakładów na badania i rozwój. Podatki. Tutaj to jest ważne. A to jest jedna ważna rzecz, to dokładnie tak. A druga sprawa, też właśnie ważna nauka, wydaje mi się, bo taka wizja państwa opiekuńczego jest pociągająca. Też kolejna przestroga, że nie można z tym przesadzić. Mianowicie to jest właśnie Szwecja i początek lat 90. Szwecja przeżyła kryzys. Przeżyła dość mocny kryzys i musiała ten swój model państwa opiekuńczego wprowadzony w latach 70. musieli odwrócić, znaczy częściowo zmniejszyć, a w związku z tym przede wszystkim zderegulowano ponownie gospodarkę, obniżono podatki, zwłaszcza dla przedsiębiorstw, wprowadzono zestaw reguł fiskalnych, żeby właśnie zapanować nad długiem publicznym, zreformowano system emerytalny, sprywatyzowano wiele państwowych przedsiębiorstw. Wiek emerytalny w Szwecji wynosi, drodzy Państwo, 67 lat. 67 lat, a nie 60, ani nie 62. Także mamy państwo opiekuńcze, ale wiek emerytalny stosunkowo wysoki, czyli Szwecja ten swój model państwa opiekuńczego no również nie traktuje jako taki no, skończony element i stara się prowadzić go w sposób odpowiedzialny, a w związku z tym ma on swoje granice i to dość wyraźne, a dodatkowo możemy drugi slajd pokazać, to jest, nie odbywa się to kosztem przyszłych pokoleń, bo to jest bardzo ważne, czyli dług publiczny jako procent PKB, bo jeżeli mieliśmy państwo opiekuńcze od lat 70., w którym zobaczcie, to jest wykres od 50 lat i dług publiczny Szwecji i średnia dla największych gospodarek USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Japonia. I widzimy, że Szwecja była nisko zadłużona, bo była tym turbokapitalistyczną, rozwiniętą gospodarką, dodatkowo jeszcze nie brała udziału w 2 wojnach światowych, tylko na nich zarabiała, więc w 50 latach była w świetnej sytuacji, dużo lepszej niż wiele innych krajów. Natomiast od lat 70 ten dług zaczął przyspieszać i bardzo mocno narastać, aż doprowadził do mini kryzysu na początku lat 90. I od tamtej pory wdrożono dość odpowiedzialną politykę fiskalną i dług publiczny Szwecji w stosunku do PKB spada, a w związku z tym mamy państwo opiekuńcze, ale państwo opiekuńcze nie kosztem przyszłych pokoleń. Jeżeli jakiś kraj ma duży deficyt sektora finansów publicznych, a jednocześnie stanowi państwo opiekuńcze, no to znaczy, że przejadamy przyszłość własnych dzieci i wnuków, bo zostawimy im długi, czyli dziś pobieramy wysokie benefity, renty, emerytury, zasiłki takie czy inne, pomoc państwową w takim czy innym obszarze, ale kosztem przyszłego pokolenia. A problem jeszcze jest taki, że to przyszłe pokolenie będzie dużo mniej liczne niż my, w związku z tym my dostaniemy złotówkę, a im przypadną 2 złotówki długu na głowę. W związku z tym trzeba uważać i jak widzimy Szwecja z tym uważa. Także ten szwedzki model, moim zdaniem tych czynników powodzenia podstawowych, których miał wskazywać, to takie, że Szwecja zastosowała taki model w sytuacji, w której była krajem już bogatym, krajem rozwiniętym. W związku z tym też ten model został na tyle ograniczony, że nie zjada to pieniędzy na innowacje, na inwestycje w PKB, a jednocześnie dodatkowym elementem są bardzo wysoka jakość usług publicznych. To powoduje, że jest przyzwolenie społeczne na wysokie podatki, bo ludzie mają poczucie, że za te podatki coś dostają, prawda? Że te podatki płacone mają jak najbardziej sens. I znowu wracamy do wątku. Czyli... Wracamy do wątku to już jako ciekawostkę, drodzy Państwo, tak, żeby pokazać właśnie, jak można prowadzić też i nie ciekawostkę, ale też oczywiście, bo to Norwegię trochę pominęliśmy tu, no bo na Norwegii nie da się wzorować. Z tego powodu, że Norwegia ma, jak wiemy, w stosunku do liczby ludności ogromne rezerwy ropy i gazu, chociaż w tej chwili już szacuje się, że połowa została wydobyta. Według szacunków ekspertów połowa już została wydobyta i sprzedana, ale Norwegia w związku z tym odkłada środki w funduszu. On się nazywa funduszem emerytalnym, a tak naprawdę z niego się nie będzie płaciło emerytur. Tu chodzi o taki, można powiedzieć, to odpowiednik funduszu przyszłych pokoleń. W związku z tym inwestują te środki dla przyszłych pokoleń, no bo ropa jest, kiedyś się skończy. Pompować ją Norwegia chce i trzeba, bo jakby czekała, to może by świat odszedł od ropy i w ogóle by to nie miało znaczenia. Ale także Norwegia jest zupełnym wyjątkiem. Pokazujemy to, żeby pokazać, że no, tak by na Norwegii się nie da za bardzo wzorować. Natomiast dla tych, którzy myślą, że skoro już połowę wypompowali i teraz już im się skończy ten raj, to słuchajcie, no to nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Otóż, drodzy Państwo, w Norwegii w 2023 roku odkryto zasoby kolejnego minerału naturalnego, jakim jest fosforem. Norwegowie to bardzo też w Arktyce bardzo działają, właśnie tam szukają swoich... No tak, ale w związku z tym okazuje się, największe rezerwy tego fosforanu, większe niż Maroko. Od tego odkrycia fosforan spadł w cenie. Natomiast zobaczcie, drodzy Państwo, ten wykres obok ciekawą rzecz pokazuje. To, ile warte są dziś rezerwy Norwegii. Ten pierwszy słupek pokazuje, ile są warte rezerwy ropy i gazu, które Norwegia ma. Ile warte były 1,3, ile były warte, to są oczywiście te biliony dolarów, ile były warte wszystkie te zasoby, to co już sprzedali i to co mają, a tu mamy ten ostatni słupek, to jest wartość tego fosforanu w dniu odkrycia. W związku z tym, no to jakby sprawiedliwości, tak w formie żartu, nie ma na tym świecie. Nie dość, że się obłowili na tej ropie, wydawało się, że już im się kończy, a to okazuje się, że odkryli złoża fosforanu, które są znacznie więcej warte. Ta wartość tego spadła z 24,5 biliona dolarów do 10,7, ale to dalej jest, zobaczcie, drodzy Państwo, no, Arabia Saudyjska, złoża ropy w Arabii Saudyjskiej są tylko dwa razy więcej warte. W związku z tym, jeżeli ktoś miał taką nadzieję, schadenfreude, że już tym Norwegom się skończy i będą się musieli wziąć do roboty, no to nie, bo okazuje się, że mają inny, nowy strategiczny surowiec. On jest wykorzystywany jako nawóz, ale także do produkcji baterii w pojazdach elektrycznych, paneli słonecznych, innych urządzeń elektronicznych. Jednym słowem, potrzebujemy tego fosforanu i pewnie będziemy go potrzebować jeszcze więcej. Szwedzi idą wypróbowaną drogą. Tak, Szwedzi, czy w ogóle innowacje, bo to właśnie bardzo ważny element, czyli jakby innowacyjność poszczególnych gospodarek. Otóż te kraje właśnie skandynawskie, nie przypadkiem tam są, to są te, na pionowej osi mamy taki syntetyczny wskaźnik innowacyjności danej gospodarki, a na drugiej oczywiście PKB na mieszkańca z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, czyli w tym górnym prawym rogu będą najbogatsze, najbardziej innowacyjne gospodarki. No i okazuje się, że to właśnie tam się znajduje i Szwecja, i Dania, Norwegia trochę niżej, ale powyżej trendu. W Norwegii rzeczywiście te złoża ropy powodują, że ta innowacyjność tam gospodarki jest nieco niższa na takich syntetycznych wskaźnikach. Oni też starają się temu przeciwdziałać, żeby taka monokultura się nie wytworzyła, żeby wszyscy utalentowani ludzie nie chcieli pracować tylko w tym sektorze naftowym, ale dalej wszystkie utrzymują się powyżej trendu, w związku z tym powyżej przeciętnej, w związku z tym są to innowacyjne gospodarki. O tym, dlaczego one takie innowacyjne są, to możemy innym razem porozmawiać, ale dowody na to są. Otóż ten wykres pokazuje i inwestycje private equity. Zobaczcie, drodzy Państwo, Londyn, Paryż i na drugim miejscu Sztokholm pod względem inwestycji venture capital od początku roku w 2024 roku. W związku z tym płynie tam kapitał, ale kapitał VC płynie tam, gdzie są spółki ciekawe, w które warto zainwestować, gdzie są startupy, gdzie są spółki na wczesnym etapie rozwoju, które dają takie możliwości. No i widać, że ten kapitał dobrze na tym wychodzi, bo liczba tak zwanych unicornów, jako unicorn to się uważa spółkę, która osiąga $1 miliard kapitalizacji, czyli tak naprawdę spółkę właśnie, która została założona od zera, to są tak zwane jednorożce właśnie w branży private equity, w venture capital, to jest taki graal, czyli znaleźć właśnie spółkę, która będzie unicornem, czyli która osiągnie $1 miliard kapitalizacji, zwykle wtedy inwestorzy są zadowoleni z tego i takich unicornów w 2022 roku kraje nordyckie mają już 70 od 2012 roku, a więc widzimy, że nie tylko surowce, ale również w tych branżach występują. Kraje te stawiają na zrównoważony rozwój, na to, żeby dbają również o ekologię. To wiemy, w przypadku Norwegii, ja wiem, że to brzmi może nieco mniej, natomiast chodzi oczywiście o emisyjność gospodarki i jednocześnie zmiany. Ten wykres jest dość ciekawy, bo tu też Polska jest, warto na to spojrzeć. Mianowicie na osi pionowej mamy redukcję emisji CO2 w stosunku do 98 roku, a więc kto znajduje się wyżej, tym więcej te emisje CO2 zredukował. Natomiast na osi pionowej to jest emisja CO2 na 1 w kilogramach na jedną jednostkę produktu krajowego brutto. No i wiadomo, że najlepsze kraje, te, na których byśmy się chcieli wzorować, to są te, które są jak najbliżej lewej strony, czyli mają niską emisję na jednostkę PKB. Lub właśnie, które redukowały. No i właśnie widzimy, że Szwecja jest wśród tych, które mają niską emisję i wysoką redukcję w stosunku do 98 roku, a w związku z tym są mało emisyjną gospodarką i mocno zredukowały swoje emisje od 98 roku. Norwegia jest mało emisyjną gospodarką, no i ta redukcja nie jest tak duża, ale jest w tej grupie mało emisyjnej. Tu chodzi o to, żeby się wszyscy przesunęli na lewo. My niestety jesteśmy w tej ćwiartce wysokiej, tam wysoko, znaczy najgorsza jest ta dolna ćwiartka, dolna ćwiartka na prawej stronie, bo tam są wysokoemisyjne gospodarki, które się nie zredukowały. Polska jest wśród tych właśnie, widzimy, gospodarek relatywnie jeszcze wysokiej emisji, ale no, w redukcji jesteśmy wysoko w tej drugiej połówce, więc jakieś tam osiągnięcia mamy, ale nie jesteśmy w tej ćwiartce co Szwecja, czyli po prostu gospodarek, które stawiają na zrównoważony rozwój. No i w takim razie ostatni tutaj dzisiaj. A na koniec do tej beczki miodu kropelkę dziegciu chciałem dodać, mianowicie indeks Gini. On pokazuje rozpiętość dochodów versus, można go policzyć i dla dochodów, i dla bogactwa. I co tu widzimy? Szwecja jest zaznaczona, ten krzyżyk w kółku zakreśliliśmy i widzimy, że Szwecja ma jedną z najniższych wartości dochodowego indeksu Gini. Im niższa ta wartość, to tym mniejsza rozpiętość dochodów, czyli właśnie o to chodzi, że był bardzo niski i ten jest na osi X-ów, na osi Y-ów, na osi pionowej mamy wskaźnik Gini, ale dla bogactwa, dla zakumulowanego bogactwa. I otóż okazuje się, drodzy Państwo, że Szwecja, owszem, jest krajem, w którym dochody są najmniej, nierówności w zakresie dochodów są najmniejsze, ale jest krajem, w którym nierówności w zakresie posiadanego majątku są jedne z najwyższych. Co oczywiście prawdopodobnie wynika z historii, z tego, że Szwecja nie została zniszczona, nie doświadczyła wojen, rewolucji i tak dalej i bogactwo zostało zakumulowane, jest skoncentrowane w rękach małej części populacji i dziedziczone. Pozostaje mi tutaj na zakończenie zapytać, czego my Polacy możemy się uczyć od Szwedów, również od Norwegów, biorąc pod uwagę też to, jak dzisiaj rządzący chcą budować i gospodarkę, i też dobrobyt obywateli. Czego chcielibyśmy, a czego powinniśmy się uczyć? Tak, to jest bardzo dobre pytanie i moim zdaniem to są właśnie te trzy rzeczy. To znaczy i w ogóle jakby kapitalizm, łódzki kapitalizm w XIX wieku odchodzi do lamusa i to już widzimy wszędzie i wszystkie jakby i bardzo wiele krajów idzie w stronę Szwecji. Szwecja z lat 70. trochę idzie w stronę innych krajów i praktycznie z tych wykresów widać, że się spotykamy. To znaczy udział wydatków socjalnych w wielu krajach jest podobny. Kraje Unii Europejskiej również te wydatki mają stosunkowo wysokie i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać jednej rzeczy, tego się nie da sfinansować bez wysokich podatków. Powinniśmy dążyć do tego, żeby poprawić jakość usług publicznych, żeby jak najmniej środków było marnotrawione, marnowane, czyli więc usprawnić zarządzanie publicznymi usługami, takimi jak opieka zdrowotna, jak edukacja i tak dalej, żeby pieniądze, które tam idą, przynosiły podatnikom i wyborcom, bo to się jedno z drugim wiąże, odpowiednie stopy zwrotu, można powiedzieć, żeby ta jakość była wysoka. A więc państwo opiekuńcze można zafundować sobie z sukcesem w sytuacji, w której jesteśmy na tyle bogaci, żeby nas było stać na utrzymanie nakładów na badania i rozwój i w żadnym razie nie można zafundować sobie państwa opiekuńczego kosztem zadłużania przyszłych pokoleń, bo jest to ani moralne, ani właściwe, a przede wszystkim grozi potencjalnie katastrofą, bo nowe pokolenie będzie mniej liczne i trudno obciążyć go, żeby spłacało nasze emerytury. I drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to, że spotkaliście się Państwo z nami znów w tej formie. Dużo danych, dużo statystyk, ekonomia. Pan Tomasz Korab, EQUES Investment TFI SA. Kłaniam się nisko i bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do danej statystyki da się polubić. Tak jest. Dzięki.